Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest, że w samolotach dozwolony jest alkohol? Że w ogóle dozwolone jest bycie pod wpływem alkoholu w samolocie, gdzie tak duży nacisk jest na bezpieczeństwo? To jest temat, który od bardzo, bardzo dawna chodzi mi po głowie, ponieważ ogólnie sporo latam, kilka razy w roku latam samolotem i widzę, co się w tych samolotach dzieje. Widzę, co się dzieje czasami na lotniskach, widzę, co się dzieje w samolotach i niesamowite jest dla mnie to, że do tej pory nikt nie wpadł na to, aby zabronić spożywania alkoholu w samolocie i że nikt nie wpadł na to, aby zabronić osobom pod wpływem alkoholu wejścia do samolotu. To jest dla mnie naprawdę niepojęte, bo pomyślcie sami, nie możecie wnieść do samolotu żadnego narzędzia, które może w jakikolwiek sposób być niebezpieczne, na przykład scyzoryka nie możecie. Jakiekolwiek ostre narzędzie tak samo zostanie wam na bramkach wyrzucone, jeżeli przy kontroli ktoś to zauważy. Nie ma opcji, że wniesiecie coś takiego na samolot. Generalnie cokolwiek grozi jakimkolwiek niebezpieczeństwem, wy tego nie możecie zabrać ze sobą do samolotu. To jest oczywiste, prawda? Jednak zastanawiam się jedna rzecz, czy nie jest równie oczywistym to, że wielu pijanych ludzi tak samo jest niebezpieczna? Jak niewiele trzeba, aby doprowadzić do jakiejś skrajnej sytuacji? Ostatnio była sytuacja, że jakiś gość otworzył drzwi podczas lądowania. Wiecie, te drzwi awaryjne, wielkie, po prostu wypieprzyło je z samolotu razem z tą całą poduszką awaryjną, nie? I lecieli, lądowali, kurde, przy otwartych drzwiach. Ile trzeba? Dla mnie to jest naprawdę niepojęte, że kultura picia alkoholu jest taką normą, że za posiadanie jakichkolwiek narkotyków idzie się do więzienia. W Polsce na przykład nie można mieć marihuany, bo idziesz siedzieć. Ale dozwolone jest picie wszemi wobec alkoholu i to jest normalne, naturalne. Nikt się tego nie czepia. Możesz być pijany, co prawda nie możesz jeździć samochodem jako osoba pijana, to jest logiczne. Ale wiele rzeczy ci wolno, kiedy jesteś pijany. Jak widać, nie przeszkadza to nikomu, kto lata samolotem. A przypuszczam, że wielu z was, kiedy lataliście, widzieliście wiele chorych sytuacji, do których doszło właśnie poprzez alkohol. Ja widziałem wielokrotnie, jak zachowują się osoby, które są pod wpływem w samolocie. Potrafią być bardzo agresywne, bardzo głośne i niejednokrotnie nie przestrzegać jakichkolwiek zasad. I sam osobiście byłem już kilkukrotnie świadkiem sytuacji, gdzie pilot groził, że jeżeli te osoby się nie uspokoją, nie usiądą na swoich miejscach, no to będzie awaryjne lądowanie. Na szczęście nigdy do tego nie doszło, przynajmniej podczas moich lotów. Natomiast byłem świadkiem, tak jak mówię, wielu bardzo nieciekawych sytuacji, kiedy pasażerowie byli jakby w takim dużym dyskomforcie. Jakby no, sami możesz sobie wyobrazić, masz jednego, dwóch czy trzech nawet gości, którzy są mocno wstawieni, są agresywni, pobudzeni, robią burdę, podchodzą do ciebie, zbliżają się, jakby zachowują się, no nieprzyjemnie, prawda? I ty musisz z tym dealować, bo ktoś nie wpadł na to, żeby zabronić alkoholu w samolocie. Mało tego, to jeszcze go sprzedają. Czyli jeżeli ty sobie nie weźmiesz do samolotu swojego alkoholu, to możesz go w samolocie kupić. No, kurwa, genialne. Czyli wręcz po prostu zachęcają ci, żebyś się nawalił w samolocie, bo to jest okej. Oni po prostu na tym sobie zarobią i nikt nie ma z tym żadnego problemu. Dla mnie to jest naprawdę absurdalna sytuacja, jedna z najbardziej absurdalnych na świecie, gdzie w samolocie dba się szczególnie o wszelkie bezpieczeństwo ludzi, o to, żeby samolot bezpiecznie wystartował, bezpiecznie wylądował, wszystko ma być bezpiecznie, ale nikt nie widzi niebezpieczeństwa w tym, że jak ktoś się nawali, to może po prostu odwalić wszystko. Dosłownie wszystko, bo niektórzy ludzie po prostu pod wpływem alkoholu, jak dobrze wiecie zapewne, są po prostu nieobliczalni. Ale widzicie, no dlaczego tak jest w ogóle? Dlaczego nikt do tej pory na to nie wpadł? Być może po prostu ktoś nie chce na to wpaść, bo alkohol się dobrze sprzedaje i na nim jest dobra prowizja, a wiadomo, pieniążki muszą się zgadzać, dlatego dziś w samolotach jest trochę jak na Poczcie Polskiej. Macie, kurde, mini market, nie? Możecie kupić wszystko. Możecie kupić perfumy, zegarki, alkohol. Możecie kupić sobie jakiś prowiant, picie, co jest oczywiście już jakby tutaj normalne. Nie mam problemu z tym, że sobie możecie kupić coś do jedzenia czy picia w samolocie. Natomiast jeżeli chodzi o cały bazar, to w samolocie brakuje jeszcze tylko jakiegoś Egipcjanina, który będzie krzyczał za darmo, $1. To by było ogólnie takie dopełnienie tego, jak wyglądają obecnie loty samolotowe. Dajcie mi znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawy waszej opinii, co wy o tym myślicie. Ja przypuszczam, że niektórzy z was sami piją alkohol w samolocie, ale czy nie uważacie przypadkiem, że to jest takie oczywiste, że powinien być absolutny zakaz spożywania alkoholu w samolocie oraz wstępu osobom pod wpływem alkoholu do samolotu? Czy
to nie byłoby takie kluczowe, aby mieć pełne poczucie bezpieczeństwa. Zarówno my jako pasażerowie, zarówno stewardessy czy stewardzi oraz sami piloci, którzy niejednokrotnie pewnie widzieli. Bo ja leciałem już kilkadziesiąt razy samolotem, widziałem tego naprawdę bardzo dużo, a ktoś, kto lata codziennie, to na pewno się tego naglądał w cholerę razy. Dajcie znać i do zobaczenia, cześć.